Jasnogórska Matko, przychodzimy do Ciebie, ponieważ jesteś naszą Matką. Przynosimy Ci problemy i sprawy własne, ale także naszych bliskich i to wszystko, co jest dla nas ważne. A Ty, jak troskliwa i czuła Matka, oczyszczasz to z naszych egoizmów i przedstawiasz swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Czynisz to, Maryjo, mocą swojej miłości do Chrystusa. My nigdy nie będziemy mieli możliwości tak kochać, jak Ty kochasz Jezusa. Dlatego dzięki Tobie nasze prośby są miłe Jezusowi, bo pochodzą jakby z Twoich dłoni, a może i z Twojego serca. Maryjo, z pewnością bardzo lubisz przedstawiać Jezusowi nasze sprawy i jest to dla Ciebie ważne. Ale jest coś, co jest dla Ciebie jeszcze ważniejsze.
coś, na czym Ci jeszcze bardziej zależy. Chciałabyś, aby każdy z nas był podobny do Twojego Syna i to w tym, co najważniejsze, w miłości. To pragnienie nosi w sobie również Twój Syn, Jezus Chrystus. Dlatego podarował nam dar ponad wszystkie dary. Dar tak potężny, że potrafi największego nieszczęśnika na tym świecie uczynić najbardziej szczęśliwym człowiekiem. Dar tak święty, że przezeń niebo wstępuje na ziemię. Maryjo, tym darem, który otrzymujemy od Boga, jest msza święta, a w niej komunia święta, niewiasta Eucharystii. Tysiące lat zapowiadany był przez proroków Mesjasz. Kiedy przyszedł, został odrzucony przez tych, którzy go oczekiwali. Nie rozpoznali go, gdyż odział się w ludzką naturę. Tuż przed swoją śmiercią Chrystus przekazał światu największy swój dar, siebie samego jako pokarm. Ubrał ten dar w szaty misterium, które Kościół nazwał mszą świętą. Duchowo umieścił w nim całe swoje życie, od poczęcia aż do zesłania Ducha Świętego. Umieścił w tym misterium w niepojęty dla nas sposób to wszystko, co zapisano na kartach Biblii, to wszystko, co wydarzyło się w historii zbawienia, poczynając od pierwszej strony Księgi Rodzaju, a kończąc na ostatnich zdaniach Apokalipsy. Wszystko, co opisują te święte księgi, w jakiś mistyczny, niepojęty dla nas sposób rozgrywa się podczas Najświętszej Ofiary. Maryjo, w jakim celu Bóg dał nam ten dar? Powodów było wiele. Jednak jeden wydaje się być dla nas szczególnie ważny. Bóg pragnie przez Najświętszą Ofiarę, przez Komunię Świętą upodabniać nas do siebie. Dlatego daje nam siebie w tak niepojęty i niewiarygodny sposób. Niewiasto Eucharystii, kiedy Chrystus umierał na krzyżu z miłości do każdego człowieka, wydawało się, że Jego śmierć za człowieka i dla człowieka to szczyt boskiej miłości. Okazuje się jednak, że Pan Bóg przez Eucharystię tę granicę okazywanej nam miłości przesunął tak bardzo, że poza nią nie ma już niczego. To kres, który jest nieskończonością w miłości. Maryjo, ta nieskończona miłość obecna w kawałku chleba przeodziana jest w szaty pokory, tak wielkiej pokory, że dla wielu ludzi ta miłość jest nie do przyjęcia. Ona jest nam dawana w tym celu, aby nas upodobnić do tego, którego przyjmujemy w hostii. Niewiasta Eucharystii, patrzymy na boski pomysł. Najpierw Bóg stał się człowiekiem, później dzięki kapłaństwu danemu niektórym mężczyznom Bóg obecny jest na każdym ołtarzu. Duch Święty przemienia chleb i wino w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Każdy, kto z wiarą przyjmuje Komunię Świętą, otwiera się na duchowy proces upodobniania go do Boga. Maryjo, jakże pomysłowy jest nasz Bóg. Stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się jak On. Tak mówili już ojcowie Kościoła. Całe nasze działanie ma polegać na tym, aby umieć przyjmować ten dar i żyć nim w codzienności. Niewiasto Eucharystii, na Jasnej Górze co miesiąc głoszone są rekolekcje na ten temat. Można w nich uczestniczyć bez zapisów i bez żadnych opłat. Wzbudzaj, Maryjo, w sercach wielu pragnienie udziału w tych spotkaniach, abyśmy nie tracili tego daru nad dary. Czuwaj nad rozwojem Jezusowej obecności w nas i bądź patronką naszego upodabniania się do Jezusa przez Eucharystię. I w tych intencjach teraz pomódlmy się piątą tajemnicą światła, ustanowienie Najświętszej Eucharystii. Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, Maryjo, na koniec zawierzamy Tobie cały świat. Zawierzamy Tobie Kościół na czele z papieżem Franciszkiem. Zawierzamy Kościół w naszej ojczyźnie na czele z wszystkimi biskupami, arcybiskupami, kardynałami. Zawierzamy Tobie naszą archidiecezję z jej przewodnikiem, arcybiskupem Wacławem Depo. Zawierzamy nasz zakon pauliński, który prowadzony jest przez ojca Arnolda Chrapkowskiego. Zawierzamy Tobie Jasnogórę, wszystkich posługujących tu, którym przewodzi ojciec Samuel Pacholski, przeor. Zawierzamy wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj nawiedzili to miejsce i teraz jeszcze trwają. Zawierzamy Tobie dobrodziejów Jasnej Góry i naszego zakonu i całego Kościoła. Zawierzamy tych wszystkich, którzy wpisali się do księgi apelowej. Ich intencje tam są znajdujące, tam się znajdują i będą z pewnością wysłuchane. Zawierzamy Tobie, Maryjo, wszystkich chorych i cierpiących, dzieci i młodzież. Zawierzamy Tobie naszą troskę o powołania. Zawierzamy wojnę na Ukrainie i prośbę o nawrócenie Rosji, cierpiącą Turcję i Syrię.
z racji trzęsienia ziemi. Zawierzamy Tobie, Maryjo, również tych wszystkich, którzy nie uczestniczą w Eucharystii, tych, którzy nie mają odwagi, nie mają wiary, tych, którzy nie rozumieją. I intencje szczegółowe związane z naszą dzisiejszą modlitwą to prośba o owoce nawiedzenia Maryi w rodzinach w parafii Błonie koło Łęczycy. Zawierzamy Tobie, Maryjo, duszpasterstwo Polaków przy kościele rektoralnym w Hetzendorf w Wiedniu oraz polecamy wiernych z parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy w diecezji siedleckiej, którzy przygotowują się do misji ewangelizacyjnych. Zawierzamy misjonarzy księdza Mateusza Czubaka i księdza Jarosława Oponowicza. Zawierzamy ministrantów i lektorów obecnych na apelu razem z księdzem Bogusławem Filipiukiem proboszczem. I w tych wszystkich intencjach, jakie mamy w naszych sercach, wołajmy z wiarą pod Twoją obronę. Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebami naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pana miłosza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas poddawaj. Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Pokoju, Niewiasta Eucharystii, Ojca Przeora Samuela, prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Maryjo, ja Twe dziecię, opodaj mi swój dłoń. Od swego mnie w tym świecie, od grzechu Matko broń. Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas. Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas. Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj.